Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Zalane posesje i ulice to efekt gwałtownej burzy, która przeszła nad miejscowością Chlewiska nad południowym Mazowszem. Grzmi w wielu miejscach na Mazowszu, w województwie świętokrzyskim, we wschodniej Wielkopolsce, a także na Pomorzu i na Kujawach. No i będzie grzmieć w najbliższych godzinach, ponieważ jesteśmy w strefie frontu atmosferycznego. Z jednej strony napływa do nas upalne, kontynentalne powietrze. Z drugiej strony inna masa powietrza. Powietrze pochodzenia polarno-morskiego, wilgotne i chłodne. No i linia zbieżności znajduje się nad Polską, a to powoduje, że jest bardzo duża tendencja do rozwijania się groźnych, wysokich, burzowych chmur. Dlatego grzmieć będzie nie tylko jutro w Warszawie, ale też i w Berlinie. Burzowo będzie też w Budapeszcie, a w pozostałych europejskich stolicach spokojnie i bardzo dużo słońca. Na termometrach absolutnie lato, na ogół około 30 stopni, powyżej 30 w Madrycie i Atenach, nieco poniżej 30 tylko w Londynie i w Paryżu. 26 stopni, tyle się tam spodziewają jutro synoptycy. W nocy też ciepło, nad ranem spodziewamy się od 15 stopni w górskich, sudeckich kotlinach do 20 na północnym wschodzie. Burze w wielu miejscach będą przechodzić od Dolnego Śląska i zachodniej Małopolski przez centralne województwa aż po Kaszuby, Mazury i Suwalszczyznę. Najszybciej burze pozanikają na Mazurach i na Dolnym Śląsku. Te najbardziej gwałtowne będą w pasie od Kaszub po Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę. Natomiast najspokojniej ma być na Nizinie Szczecińskiej, a także na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu. Tam raczej bez burz i bez opadów. Jak będzie jutro w poszczególnych regionach? Zobaczmy. Zaczynamy jak zawsze od Wybrzeża i Pomorza. No i kolejne dni zapowiadają się nieco chłodnie. Jedynie w środę jeszcze 30 stopni będzie na krańcach południowo-wschodnich i nadal w wielu miejscach burzowo. W czwartek poniżej 30 najchłodniej będzie na Kaszubach i znów nadal będą przechodzić burze. Do zobaczenia.